którą elipsem opisuje równanie x minus 4 do kwadratu podzielone przez 9 plus y plus 6 do kwadratu podzielone przez 4 równe 1. I tu mamy kilka możliwości. Cztery możliwości, musimy wybrać właściwą. Może tutaj przypomnę, jak wygląda równanie elipsy. Czyli tak, to jest równanie elipsy o środku w punkcie x0, y0, czyli to x0, y0 tutaj to są współrzędne środka tej elipsy, a te liczby tutaj w mianowniku a kwadrat i b kwadrat to są liczby dodatnie, prawda? To są długości tych półosi, prawda? Tu jest a kwadrat, gdzie a jest długością półosi w kierunku x, a b jest długością półosi w kierunku y. No dobrze, to teraz możemy wrócić do tego równania. No dobrze, czyli widzimy co, że współrzędna x środka jest 4, a współrzędna y środka jest minus 6, prawda? Jest minus 6, dlatego że tutaj jest y minus y0, a tu mamy plus 6, czyli to jest y minus minus 6. Czyli ta elipsa ma środek w punkcie 4 minus 6, to patrzymy, czyli tak, b nie, c też nie, czyli a lub d, prawda? Obie te elipsy mają środki w punkcie o współrzędnych 4 minus 6. No dobrze, to jeszcze musimy popatrzeć na półosie. Półoś w kierunku x jest 3, a półoś w kierunku y ma długość 2. Czyli tak, tu jest 4, no wygląda na to, że ta elipsa pasuje, prawda? Tu jest 2, tu jest 3. Natomiast elipsa w punkcie D, no za długie ma te półosie, prawda? W kierunku Y półoś miała mieć długość 2, a w kierunku X 3. No to tu w kierunku Y jest 1, 2, 3, 4, a w kierunku X nawet więcej. Czyli nie D, czyli wobec tego odpowiedź jest, jest to elipsa na rysunku A. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.